Hej kochani, nazywam się Marta i jestem w ciąży bliźniaczej z dwoma chłopcami. I chciałam Wam dzisiaj pokazać, co spakowałam do torby szpitalnej. Ponieważ port jest bardzo uroczym i ślicznym przeżyciem, takie są też rzeczy, które spakowałam do torby. Pierwszy podkład higieniczny do auta. Podkłady poporodowe, wiadomo, może mi dadzą w szpitalu, może i nie. Ale też pampersy dla dorosłych, bo słyszałam, że są o wiele bardziej chłonne i o wiele lepsze po porodzie i nie przeciekają. Butelka do podmywania, spray do krocza, żeby się lepiej goiło oraz oczar virginijski do wypełnienia tej buteleczki do podmywania się. Stare majtki, wiadomo, potrzebne. Top do karmienia, może okazać się za mały, może i nie, mam chyba dwa różne rozmiary. Oraz biustonosz do karmienia, też potrzebny. Podklonówki uciskowe, też wyczytałam gdzieś, że po porodzie często się jest bardzo spuchniętym. Więc takie podklonówki mogą się przydać. Jeżeli będzie mi zimno, skarpety bezuciskowe. Bardzo mięciutkie i cieplutkie. Wiadomo, że w szpitalu może być dosyć zimno, bo funkcjonuje cały czas klimatyzacja, więc paszmina też się może przydać. Ogromne koszule nocne, które uwielbiam. Mają też rozpinany dekolt, więc można karmić. To jest też chusta do karmienia, jeżeli byśmy mieli jakiś gości, żebym mogła się przykryć. Tutaj w Ameryce karmienie piersią nie jest bardzo mile widziane, mam wrażenie, jeżeli chodzi o karmienie publiczne, ale chyba sobie nie będę z tego nic robić. Następne koszula nocna, tylko z długim rękawem, też do karmienia piersią, szlafroczek. I gacie. I następna koszula nocna. Nie wiemy, jak długo będziemy w szpitalu, bo nie mamy pojęcia, czy chłopcy będą wcześniakami, czy będę miała cesarskie cięcie itd., itd. Na razie wszystko wskazuje, że będą duzi i silni, więc miejmy nadzieję, że nie będą musieli w szpitalu spędzić czasu. Tak, to są chusteczki olej, które tylko się zmacza w wodzie i się pienią bardzo fajnie. Kosmetyki. Nie sądzę, żebym się malowała w szpitalu, ale być może będziemy mieli też małą sesję zdjęciową, więc może coś tam sobie trochę poprawię urodę. EOS, który uwielbiam, miętowy do odświeżenia. Wiadomo, produkty higieniczne, pasta, szczoteczka, płyn do płukania jamy ustnej, Oliren, płyn micelarny do odświeżenia, mydełko i mój ulubiony krem Sylveco brzozowy do buzi. Żel do mycia ciała i do włosów oraz odżywki do włosów. To jest żel bezzapachowy pod prysznic i bezzapachowy dezodorant. Kropla do oczu i kropla do nosa, bo jednak klimatyzacja mocno wysusza błony śluzowe. Gumki do włosów. Tangle teaser i clips do włosów.
woda w sprayu, to jest tylko zwykła woda mineralna w atomizerze do odświeżenia. Suchy szampon i perfumki. Stanik do odciągania pokarmu z dziurkami. Zaprezentuję, jak wygląda. Musi przylegać dosyć blisko, co by nie opadał. Gorące i zimne okłady na biust. Buteleczki na mleko odessane. Nie mam pojęcia, czy będziemy pompować, czy nie, ale warto być przygotowanym. Balsam do sutków. To są silikonowe nakładki na sutki w różnych rozmiarach. Też mogą się przydać. Warto być przygotowanym na wszystko, zwłaszcza z bliźniakami. Wkładki do stanika. Poduszka do siedzenia po porodzie. Ręcznik do włosów. Mały ręczniczek na czoło do ochłody i duży ręcznik. Książka Mindful Mom to Be. Jeżeli bym jakimś cudem miała ochotę czytać. Herbatka miętowa do odświeżenia. Poduszeczka do ściskania w razie stresu. Wachlarz. Guma do rzucia, ksylitolowa, zatyczki do uszu, maska na oczy. Może się przydać, ponieważ ponoć pielęgniarki wchodzą i zapalają bardzo rażące światło oraz coś na szczęście. Ponieważ nie mogłam spakować wszystkiego naraz, bo używam wiele rzeczy, to spakować jeszcze muszę ładowarkę do telefonu, kapcie, dokumenty, różne porodowe, komputer, głośnik bezprzewodowy, witaminy, które biorę codziennie, poduszkę, przekąski dla męża oraz słuchawki. To wszystko na dzisiaj. Dzięki, kochani. Pa!